Warszawska Opera Kameralna za chwilę odbędzie się niesamowity koncert. Co to będzie za koncert? Jakie utwory wykonacie podczas danego wydarzenia? Będzie to koncert oczywiście Alicja Węgorzewska and Friends, czyli koncert, w którym występują wszyscy przyjaciele sceniczni, nie tylko pani dyrektor Alicji Węgorzewskiej. A że okazja jest taka, że zbliżają się święta, to Alicja postanowiła zrobić chyba to, co kochamy wszyscy, czyli utwory świąteczne w wyjątkowych aranżacjach. Nie mogę nie zapytać, ile dni trwały próby do koncertu, który za kilka godzin już rozpocznie się? Tak naprawdę próby to są lata pracy, a po prostu w kilka dni musimy spleść ten koncert w jakąś piękną całość. No to były takie dla nas, dla wykonawców, śpiewaków, dwa pełne dni prób, a dla muzyków wiadomo więcej, dla instrumentalistów, ponieważ musieli przygotować zespół, instrumentację, aranżację i tak dalej. No i dzisiaj jest właśnie to uwieńczenie, czyli koncert, który nagrywamy dla państwa, dla publiczności i bardzo się cieszymy, że możemy wziąć w nim udział. A proszę panów, jakie utwory zostaną wykonane podczas dzisiejszego koncertu? Będzie przede wszystkim pewnego rodzaju premiera, ponieważ wykonamy utwór Mario, czy ty wiesz? Będzie to duet Trevoci i naszej wspaniałej przyjaciółki Alicji Węgorzewskiej. Jest to dla nas naprawdę zaszczyt i wyzwanie zmierzyć się z tak wspaniałym utworem. A oprócz tego wykonamy utwór z naszego, można tak powiedzieć, żelaznego repertuaru You Raise Me Up. Nie jest to może utwór stricte świąteczny, ale ma bardzo takie podniosłe, pozytywne, pełne nadziei przesłanie. Także bardzo się cieszę i myślę, że moi przyjaciele również, że możemy go wykonać dzisiejszego wieczoru. Jakie macie tradycje świąt Bożego Narodzenia? Czy je wspólnie obchodzicie, czy każdy obchodzi w swoich rodzinach? Czy ewentualnie wam się zdarzało się podczas Wigilii Bożego Narodzenia występować gdzieś poza granicami kraju i niestety nie spędzić świąt ze swoją najbliższą rodziną? Tradycji jest wiele. Każdy z nas ma chyba nieco inne. U mnie w domu takim najbardziej charakterystycznym zwyczajem świątecznym było ubieranie choinki. Była to czynność, którą wykonywałem z moim ojcem i jest ona po prostu dla mnie czymś fajnym, czymś wartościowym i bardzo mile to wspominam. A u mnie jak zwykle kieruję się w stronę kulinariów, ponieważ uwielbiam kuchnię mojej mamy i wszystkich kobiet, które w mojej rodzinie są wspaniałymi gospodyniami. No i lubię taką tradycję, że wszystkie od małego pokolenia do starszego panie z rodziny spotykają się przy stole i lepią pierogi. Uwielbiam ten klimat, ponieważ wszyscy faceci wpadamy wtedy i wyjadamy te pierogi i mało co tak ugotują się, są odkładane, tu szykowane parę właśnie do lodówki na święta. Uwielbiam to świętowanie. Takie przedświąteczne tych kulinariów. To jest taka nasza tajemnicza tradycja, o której teraz państwo się dowiedzieliście. Zapraszam, żeby spróbować pierogi mojej mamy, dokładnie. Ja muszę przyznać, że bardzo lubię piec ciasta, więc dla mnie święta Bożego Narodzenia jest okresem, kiedy mogę wcielić się w rolę rodzinnego cukiernika i przygotuję na pewno w tym roku jakiś sernik, tak, dla najbliższych. Natomiast wracając do twojego pytania, to faktycznie było tak 2 lata temu, że mieliśmy koncerty w Krynicy Zdroju. Ja mieszkam w Trójmieście, więc z tego względu nie mogłam uczestniczyć w Wigilii i w tym pierwszym dniu świąt w mojej rodzinie, więc było to ciężkie rozstanie, ale rekompensatą był koncert z moimi przyjaciółmi, także coś za coś. Coś więcej o najnowszej płycie. Nasza najnowsza płyta to w sumie podsumowanie naszego 5-letniego istnienia jako zespół Trevoci. Na płycie znalazło się 12 utworów, bardzo różnych stylistycznie, od muzyki klasycznej, z której wszyscy wyrośliśmy, aż do muzyki rozrywkowej, do muzyki latynoskiej, do muzyki filmowej, czyli wszystko to, czym charakteryzuje się zespół Trevoci, tak zwany classic crossover czy pop opera. A w tym roku
roku, gdzie panowie spędzicie Święta Bożego Narodzenia oraz sam Sylwester. Święta Bożego Narodzenia ja akurat spędzę z moim przyjacielem i prywatnie szwagrem, czyli Wojtkiem Sokolnickim. Teściowie do nas przyjeżdżają i po prostu wspólnie będziemy obchodzić Wigilię. W pierwszy dzień świąt spędzę z moim tatą, moją babcią, a kolejne dni pojadę do mojej mamy, więc mam nadzieję, że będziemy mogli po prostu swobodnie się przemieszczać i oczywiście wszystko zgodnie z panującymi obostrzeniami. No już Mikołaj uchylił rąbka właśnie tajemnicy, że spędzimy też część świąt razem, część z naszymi teściami, część z żonami, niedużym gronie, z rodzeństwem, z dziećmi, oczywiście podzielimy to po 5 osób, po parę godzin, no, żeby było wszystko legalnie, no ale mamy nadzieję, że będziemy blisko siebie. I jedyne co przykro, że rodzice są daleko ode mnie, ponieważ są za granicą i nie możemy się w tym roku spotkać, dlatego liczymy szybko, żeby ta pandemia się skończyła i żeby przyszły rok był lepszy niż ten. No ja swoje święta spędzę tradycyjnie z moimi rodzicami, a także z rodziną mojej cioci. No, to będą naprawdę, wydaje mi się, że specyficzne święta, ponieważ mamy świadomość tego, z jakimi wyzwaniami musieliśmy się wszyscy zmierzyć w tym roku, dlatego wydaje mi się, że tym bardziej będziemy odczuwać i celebrować to, że możemy te święta spędzić razem. A czy panowie moglibyście zanucić kawałek waszej ulubionej kolędy polskiej? Oczywiście. Panowie, wśród nocnej ciszy? Okej. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Szanowni Państwo, widzowie stacji ATV, zespół Trewoci, czyli Wojtek, Mikołaj i Miłosz. Chcielibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Dużo zdrowia i pomyślności w nadchodzącym roku. I oby w te święta i na przyszły rok w Waszych duszach grała muzyka przez cały ten czas. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych świąt.